W sobotę 19 maja po raz pierwszy Kęckie Muzeum wzięło udział w akcji Noc Muzeów. Noc Muzeum to jest taka akcja ogólnoeuropejska, która ma zbliżyć potencjalnego zwiedzającego do naszej placówki, do muzeów w ogóle. Przede wszystkim przygotowaliśmy bardzo ciekawe warsztaty, mające na celu pokazać naszą pracę od wewnątrz, czyli osoba, która do nas przychodzi, wciela się w rolę małego kustosza. Na tę jedną noc muzeum zmieniło się w klinikę, a zwiedzający w stażystów, którzy uczyli się, jak zadbać o muzealnego pacjenta, pod czujnym okiem pracowników muzeum. Zwiedzający opisywali, czyścili i zabezpieczali stare przedmioty na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach. To są stanowiska, które towarzyszą nam praktycznie na co dzień, oczywiście bez tych nazw, które dzisiaj wprowadziliśmy. Natomiast cała procedura wygląda dokładnie tak, jak tutaj jest to przedstawione, czyli przyjęcie obiektu, nadanie mu numeru, opisanie, określenie, zabezpieczenie i schowanie w miejsce, w którym będzie ten przedmiot jak najbardziej bezpieczny. W międzyczasie każdy, kto zakończył opiekę nad swoim pacjentem, mógł spróbować swoich sił w odgadnięciu, do czego służyły i jak się nazywały przedmioty zgromadzone w jednej z gablot. Drugą częścią Nocy Muzeum w Kętach było zwiedzanie wystaw stałych w dolnej części muzeum.